Tego ranka Wiera obudziła się w doskonałym nastroju, ale kiedy tylko dotarła do pracy, od razu się ulotnił. Przypadkowo była świadkiem, jak kierownik sklepu odzieżowego, w którym pracowała, publicznie upokarzał koleżankę. Czy ty nie masz rozumu, żeby normalnie ułożyć towar? Drżącym z gniewu głosem pytał szef. Dlaczego tak niechlujnie? Rzuciwszy okiem w stronę witryny, Wiera zmarszczyła brwi. Wszystko było wystawione idealnie. Znowu się czepia. Niezadowolona pomyślała. Wiktor Andriejewicz miał reputację prawdziwego tyrana. Ciągle czepiał się pracowników i robił im uwagi z byle powodu. Wydawało się, że ten człowiek dosłownie żywił się negatywną energią innych. Wielu nie wytrzymywało takiego nacisku i odchodziło z pracy. Wiera sama z wielką przyjemnością zmieniłaby pracę, jednak mąż i szczególnie teściowa byli przeciwko takiemu krokowi, uważając go za zbyt radykalny i niebezpieczny dla budżetu rodzinnego, a więc musiała znosić. Przepraszam, zaraz wszystko poprawię, cicho powiedziała pracownica i pospieszyła do witryny. Kiedy tylko się oddaliła, Wiktor Andrzejewicz zauważył następną ofiarę w postaci Wiri i zaczął się do niej zbliżać. Karpowa klasnął w ręce kierownik i ty dopiero teraz pojawiłaś się w pracy? Minęła zaledwie minuta spokojnie odpowiedziała Wiera. Szef był gotów zalać się oburzeniem. Po czym nabrał w puca więcej powietrza i wygłosił gniewną tyradę a jeszcze oświadczył, że dziś w ramach kary za spóźnienie zostaje bez przerwy na obiad. Dlatego nic dziwnego, że do domu Wiera wracała w okropnym nastroju cały dzień spędziła na nogach. Ani razu nie usiadła, a ponieważ szef ciągle ją obserwował, nie było możliwości, by się na czymś skupić. W domu czekała na nią teściowa, która, otoczona kilkoma albumami ze zdjęciami, wspominała dawno minione czasy. Kiedyś jej życie przypominało bajkę bogaty mąż, piękne ubrania, ciągłe przyjęcia i podróże. Jednak gdy mąż zmarł, ta era również dobiegła końca. Antonina Siergiejewna nie zagłębiała się zbytnio w jego sprawy. Wszystko powierzając kilku zarządcom, którzy skutecznie rozkradli budżet, a więc biznes upadł. Wszystkie główne aktywa zostały wydane, a pozostałych ledwie starczało, by utrzymać dawny poziom życia. Jakże byliśmy wtedy szczęśliwi, teatralnie westchnęła teściowa, ocierając niewidzialną łezkę. Nie martw się, mamo, na pewno wszystko odzyskamy, pewnie powiedział Matwiej, obejmując ją za ramiona. Kiedy mąż przystąpił do zarządzania firmą, wszystko było już beznadziejnie stracone, a więc jedyne, co zdążył zrobić jako właściciel, sprzedać firmę innej osobie, ale pod warunkiem, że zostanie jako pracownik najemny. Matwiej i jego matka byli przekonani, że jeszcze będą w stanie odzyskać biznes. Wiera często słyszała takie rozmowy, ale starała się w nie włączać, to nie była jej sprawa. Odnosiła się do tego pomysłu z dużymi wątpliwościami, ponieważ jej mąż od kilku lat pozostawał zwykłym pracownikiem, którego nawet ani razu nie awansowano. Dużo mówił, ale zbyt mało robił, by urzeczywistnić swoje z matką marzenia. Wieroczka, Matwiej zauważywszy żonę, od razu skierował się do niej. Mam do ciebie małą prośbę, czy mogłabyś nie zdążył dokończyć, bo zaczął kaszleć bezładnie. Jesteś chory. Zaniepokojona zapytała żona, dotykając jego czoła. Chyba nie ma gorączki. Teraz nie ma, zaczął narzekać matwiej. A w ciągu dnia było prawie czterdzieści, wyobrażasz sobie. Weronika, jutro musisz wpaść do mojego biura, żeby odebrać moją premię. Boję się, że jutro nie dotrę do pracy. Czy jest aż tak źle? Zdziwiła się. Biedny matwiej cały dzień leżał dziś w łóżku. Dopiero wieczorem udało mi się zbić mu gorączkę. Wspomogła syna teściowa. Więc jutro jedź ty, Weroniko. No, skoro tak, to oczywiście pojadę, zgodziła się bez wahania. Tym bardziej, że mam jutro wolne. To cudownie ucieszył się mąż. Do tej pory Weronika była w biurze męża tylko parę razy i nawet wtedy czekała na niego w holu. A do gabinetu ani razu nie weszła. Życie w firmie tętniło. Początkowo nikt nie zwrócił na nią uwagi. Sekretarka rozmawiała z kimś przez telefon, pracownicy co chwilę biegali, przekazując sobie dokumenty. Kiedy Weronika przeszła w głąb biura, przypadkowo potrąciła kwiat, który z hukiem upadł na podłogę. Wtedy wszystkie spojrzenia zwróciły się ku niej. Patrzyli spod byka, a ktoś nawet szeptał między sobą. Podeszła do niej dziewczyna i, nie mówiąc ani słowa, postawiła jako tako ocalały kwiat z powrotem na miejsce. Wtedy zrozumiała, że nie chodzi o kwiat, bo wszyscy nadal dziwnie na nią spoglądali. Weronika czuła się bardzo niekomfortowo. Nie znała nikogo z tych ludzi, ale czuła się przed nimi winna, choć nie miała za co przepraszać. Pokonując swoje zakłopotanie, zwróciła się do młodej dziewczyny, żeby dowiedzieć się, gdzie może odebrać pieniądze męża. Ta odpowiedziała, ale zrobiła to z taką miną, że Weronika poczuła się jeszcze bardziej nieswojo i na drżących nogach udała się do dyrektora. Kiedy drzwi za nią się zamknęły, a fotel obrócił się tak, że zobaczyła osobę w nim siedzącą, Weronika omal nie krzyknęła z przerażenia, które ją ogarnęło. Wzięła głęboki oddech i zacisnęła ręce w pięści. Kilka metrów od niej, jak na tronie, siedziała kobieta, która kiedyś była jej szkolnym koszmarem. Zamieniła jej nastoletnie życie w prawdziwe piekło. No, co tak stoisz? Uśmiechnęła się diabelskim uśmiechem, który Weronika pamiętała jeszcze ze szkolnej ławki. Siadaj! Gdyby teraz nie usiadła, z pewnością zemdlałaby. Weronika ledwo powstrzymywała swoje uczucia. Były gotowe wydostać się na zewnątrz i całkowicie ją pochłonąć. W tej chwili znowu czuła się jak bezbronna uczennica, którą zaraz będą upokarzać. Wspomnienia spadły na nią niczym szalony wir. Oto stoi w swojej nowiutkiej bluzce, a ta koleżanka z klasy Pola drwi z jej biedy. Co to za łachman na tobie? Z pogardą wskazywała na nią Pola. Znowu robiłaś zakupy na śmietniku. Po tych słowach cała klasa wybuchała głośnym śmiechem, a Weronika próbowała powstrzymać łzy. Mam normalną bluzkę. Próbowała się bronić, ale wychodziło to bardzo słabo. Mama kupiła mi ją w sklepie. Kogo próbujesz oszukać? Kontynuowała szyderstwa bogata koleżanka z klasy. Skąd macie środki na prowadzenie sklepu, skoro zajmujecie się zbieraniem datków? Na to wspomnienie ciało Weroniki pokryło się gęsią skórką. Gorączkowo zaczęła oglądać swój wygląd, próbując znaleźć w nim jakiś defekt i przewidzieć, co na to powie Polinę. Może herbaty? zapytała z udawaną uprzejmością. Tylko ostrożnie, bo jeszcze plama się pojawi. Niewinnie zatrzepotała, że sami. W tym momencie pamięć Weroniki przywołała kolejne wspomnienie, które desperacko chciała zapomnieć. To była ostatnia klasa. I Weronika już wtedy zaczęła pracować, żeby nie prosić matki o pieniądze i sama kupować sobie ubrania. Bardzo dużo pracowała. Kupiła sobie piękną sukienkę, w której od razu poszła do szkoły. Tego dnia otrzymała wiele komplementów, co bardzo rozzłościło pole. Wtedy koleżanka z klasy wylała na jej krzesło brązową farbę i popnęła tam werę. Delikatnie różowa tkanina od razu się zabarwiła. Nie od razu poczuła, że coś jest nie tak. Przesiedziała całą lekcję, a potem chodziła po szkole z dużą brązową plamą. Po tym incydencie każdy, od najmłodszych do najstarszych, zaczął się z niej naśmiewać. Nawet pierwszoklasiści wskazywali ją palcami. A koledzy z klasy wymyślili dla niej wymowny przydomek. Po tym zdarzeniu Wera przepłakała całą noc. Błagała mamę, by zmieniła szkołę, bo nie chciała tam wracać po takim upokorzeniu. Ale matka nalegała, żeby jednak dokończyła naukę, tym bardziej, że zostały dwa miesiące. Ale te dwa miesiące były prawdziwym piekłem. Wera płakała prawie codziennie. Odmówię, zacisnęła zęby, powiedziała Wera. Z każdą minutą coraz trudniej było zachować spokój. A wręcz przeciwnie rozkoszowała się całą tą sytuacją. Niedawno została dyrektorem firmy, kiedy ojciec kupił ją i zaproponował ukochanej córce wysokie stanowisko. Kilka dni temu zaczęła się nudzić i celowo poprosiła Matwieją. Żeby przysłał do niej po pieniądze werę, żeby się trochę zabawić. To łap. Polinę rzuciła jej kopertę z pieniędzmi, która, gdyby Wera nie wyciągnęła rąk, trafiłaby ją prosto w twarz. Koperta spadła na podłogę, pieniądze się rozsypały. Wera poczuła, jak zaczyna jej drgać prawe oko, zupełnie jak w szkole, w najbardziej napiętych momentach zdenerwowania. No, na co patrzysz, uśmiechnęła się Polinę. Zbieraj to, co twój mąż zarobił swoją ciężką pracą. Wera poczuła, jak się rumieni. Usiadła na podłodze i zaczęła zbierać pieniądze. Gryzące uczucie upokorzenia. Znane jeszcze ze szkolnej ławki znów ją odwiedziło. Dobra dziewczynka. A teraz wynoś się, powiedziała z pogardą Polinę, opierając się na oparciu fotela. Wera wyleciała z jej gabinetu jak kula. Gorączkowo zaczęła szukać toalety, żeby się ogarnąć. Poczekaj. Wera usłyszała za sobą głos i obejrzała się. Doganiała ją starsza kobieta, która miała w ręku mop. Gdy tylko się zrównały, babcia dyskretnie szepnęła jej, że muszą porozmawiać i że będzie czekać na zewnątrz. Co chciała mi pani powiedzieć? zapytała Wera, gdy tylko spotkały się na tyłach budynku. Och, moja droga, ci dranie całkowicie cię ogłupili, klasnęła w dłonie sprzątaczka, rozglądając się, czy nikt ich nie podsłuchuje. Wera patrzyła na nią niepewnie. A wtedy starsza kobieta barwnie opowiedziała jej historię o tym, że jej mąż i była koleżanka z klasy celowo zorganizowali ten spektakl, żeby ją upokorzyć. Sama wszystko słyszałam, uderzyła się w pierś. Wera nie wiedziała, co na to odpowiedzieć. Pazl w jej głowie nie układały się, nie rozumiała, dlaczego Matwij miałby ją tak wystawić. Oni w ogóle często zamykają się w gabinecie nowej szefowej, zniżyła głos do szeptu sprzątaczka, sugerując, że mąż zdradza. Do domu Vera wróciła całkowicie załamana. Głowa pękała od nadmiaru emocji. Twoje pieniądze, Vera podała mężowi kopertę. Matwiej był bardzo zadowolony. Natychmiast zaczął przeliczać zarobione pieniądze. Stopniowo jego brwi uniosły się, a on z aprobatą pokiwał głową. Dziękuję, kochanie. Uśmiechnął się mąż, całując ją w policzek. Jak zdrowie? Zapytała Vera, przypominając sobie, że wczoraj mówił, że jest chory. Czuję się lepiej, odpowiedział radośnie Matwiej. Vera próbowała znaleźć w jego zachowaniu dowód zdrady, ale zachowywał się jak zwykle. Poznałam twoją szefową. Wera starała się nadać swojemu głosowi jak najwięcej spokoju, jednak wspomnienia ze spotkania z Poliną wciąż wywoływały burzę negatywnych emocji. Czy wiedziałeś, że to moja koleżanka z klasy? Wera opowiadała mężowi o tym, co musiała przeżyć w okresie dojrzewania. Dlatego był świadomy tego, co przeszła przez Winipoli. Poli. Naprawdę udawał zaskoczenie matwiej. Pewnie miło było się spotkać po tylu latach. Nic podobnego, wykrzyknęła gwałtownie Wera, to była Pola. Opowiadałam ci o niej. No proszę, zagwizdał mąż, jaki ten świat mały. Wera wydawała się nie mieć powodów, by nie ufać Matwiejowi, więc po prostu skinęła głową i zmieniła temat rozmowy. W tym momencie wtrąciła się teściowa, która do tej pory milcząco zajmowała się robieniem na drutach. – Brawo, synu – powiedziała z aprobatą – przynajmniej ktoś w tym domu zarabia pieniądze, a nie chodzi i ciągle narzeka, jak to jest zmęczony. To był wyraźnie przytyk w stronę Wery, ponieważ niedawno podzieliła się z teściową swoimi obawami dotyczącymi jej sklepu. – Dziękuję, mamo – uśmiechnął się Matwiej, delikatnie wkładając kopertę do kieszeni. Wera nigdy w życiu nie zarobi takich pieniędzy – zauważyła chytrze starsza kobieta. Chociaż co tu się dziwić, kto na co się uczył. Komuś przeznaczone jest całe życie spędzić w roli i przynieść podaj, a komuś. Pogładziła syna po ramieniu, pracować głową. Ku zaskoczeniu Wery mąż nie stanął w jej obronie, a poparł matkę, śmiejąc się razem z nią. To był cios poniżej pasa, który ostatecznie ją dobił. Razem z nastrojem zniknął apetyt. Więc Wera poszła do sypialni i zamknęła się tam. Mąż miał zwyczaj zasypiać na kanapie przed telewizorem, więc często spędzała noce sama. Ustawiając kilka budzików, Wera zaczęła przygotowywać się do snu. Aby uniknąć jakichkolwiek pretensji ze strony przełożonego, postanowiła przyjść wcześniej. Jednak sen nie nadchodził. W głowie ciągle krążyły myśli o dzisiejszym dniu. Za każdym razem wracała do spotkania z Poliną i ganiła się za to, że wszystko przemilczała nie potrafiła się obronić zupełnie jak w szkole powiedziała smutno opierając się na poduszce z kuchni dochodziły wesołe głosy męża i teściowej co sprawiało że czuła się jeszcze gorzej chciała żeby już nadszedł jutrzejszy dzień i żeby wreszcie powła do pracy gdzie zostanie tak załadowana że nie będzie miała sił na przygnębiające myśli próbując się odciągnąć wera postanowiła trochę posiedzieć w mediach społecznościowych Zaglądała tam bardzo rzadko, a zdjęcia ostatni raz wstawiała jeszcze przed ślubem. Patrząc na świeże zdjęcia koleżanek z klasy, zauważyła z smutkiem, że wiele z nich już zostało mamami. Ten temat był dla niej bolesny, ponieważ bardzo chciała mieć dziecko. Była w ciąży dwa razy, ale za każdym razem coś się nie udawało. Ech, gdybym miała dziecko, teraz byłoby o wiele łatwiej. W pełnym rozpaczy pomyślała Vera. Zanim ostatecznie zapadła w sen. Mimo, że następnego dnia przyszła do pracy wcześniej i nawet poukładała ubrania tak, jak lubi kierownik, on i tak miał zastrzeżenia, które nie omieszkał wyrazić od samego rana. W ostatnim miesiącu nie doliczyłem się towarów na pół miliona. Po tych słowach, werze oczy wyszły na wierzch. Okazało się, że przez cały ten czas w tajemnicy przed pracownikami prowadzono zakrojoną na szeroką skalę kontrolę, która ujawniła wiele nieprawidłowości. Myślicie, że nie zrozumiem, że ktoś z was kradnie rzeczy i sprzedaje je po swojej cenie? Kontynuował tyradę kierownik, ciągle rzucając gniewne spojrzenia w stronę Wery. Nie wiedziała, jak na to wszystko zareagować. Nigdy w życiu nie kradła, ale czy można to przekazać Wiktorowi Andrzejewiczowi, który i tak jej nie lubi? Rozglądając się wokół, Wiera zaczęła zastanawiać się, kto z kolegów mógłby się na coś takiego zdobyć. Może Julka? Pomyślała Wiera, spoglądając w stronę koleżanki, która pracowała w weekendy. Nie były szczególnie bliskie, ponieważ Wiera nie rozumiała wielu życiowych zasad i wartości koleżanki. Wiedziała jednak na pewno, że uczciwość Julii nie była jej mocną stroną, więc mogła być w coś takiego zamieszana. Wiera, zostań na chwilę, na koniec zebrania powiedział szef, a jego oczy błysnęły chytrze. Pozostali pracownicy pospiesznie się oddalili, aby nie narażać się na gniew przełożonego. Myślałaś, że uda ci się wyjść z tego cało? Mężczyzna zbliżył się. Udając rozgniewanego szefa, ale w duchu triumfował, bo w końcu miał okazję zwolnić niechcianą pracownicę. Wiera nie spodobała mu się od pierwszego dnia, jednak nie odważył się jej od razu zwolnić, ponieważ rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzał sam właściciel sklepu. Wiktorze Andrzejewiczu, przysięgam, to nie ja! natychmiast zaprotestowała Wiera. Karpowa nie mydl mi oczu. Kto więc, jeśli nie ty, uśmiechnął się przełożony. Wiera nerwowo przygryzła wargę, zastanawiając się. Czy powiedzieć mu o swoich podejrzeniach wobec Julii, czy nie? Z jednej strony była pewna swoich przemyśleń, ale z drugiej nie miała żadnych dowodów, aby oskarżać kogoś. No cóż, myślałem, że nie masz nic do powiedzenia. Na jej milczenie uśmiechnął się Wiktor Andrzejewicz. Idź pakować rzeczy, nie potrzebuje złodziejek w sklepie. Wiera pakowała się, ocierając łzy. Niesprawiedliwość dusiła ją, ale nic nie mogła zrobić. Kiedy wiadomość o jej zwolnieniu dotarła do domu, wybuchł skandal. Wiero, jesteś przy zdrowych zmysłach! Mąż wytrzeszczył oczy. Jak mogłaś do tego dopuścić? Teraz z pracą jest bardzo ciężko, nigdzie się nie dostaniesz. Miała nadzieję, że w domu poczuje się lepiej, ale wręcz przeciwnie, było jeszcze gorzej. Zamiast wsparcia otrzymała tylko porcję wyrzutów. I w czym tu moja wina? Mówię ci, że zostałam niesprawiedliwie zwolniona, powtórzyła ponownie drżącym z oburzenia głosem. Nie masz języka, żeby dogadać się z szefostwem, kontynuował naciskać mąż. Jeśli nie jesteś winna, to by cię nie zwolnili. Co, przywłaszczyłaś sobie kilka tysięcy i nie chcesz się przyznać? Z takiej bezczelności Wiera była gotowa wybuchnąć. Jak możesz tak w ogóle mówić? Oburzyła się. Nigdy w życiu niczego nie ukradłam, mąż przewrócił oczami. I co teraz zamierzasz robić? Wisieć na mojej szyi. Od razu mówię. Nie zamierzam cię utrzymywać, teściowa, obserwując kłótnie syna i synowej, tylko się uśmiechała. Na jej twarzy dosłownie wypisana była fraza ani mówiłam, że do niczego się nie nadaje. Starsza kobieta nawet nie myślała, żeby ją wspierać. Nie wytrzymując takiego naporu, Wiera znowu zalała się łzami. Szybko umywszy się, żeby mąż nie zauważył jej ataku histerii, chciała przemknąć do sypialni, ale matwiej zagrodził jej drogę. Przypomniałem sobie, że w biurze potrzebujemy drugiej sprzątaczki, powiedział. Pierwsza jest już w podeszłym wieku, potrzebna pomoc. Więc możesz jutro przyjść i porozmawiać z szefową. No, skoro się znacie, może weźmiecie po znajomości. Perspektywa pracy pod kierownictwem Paleni sprawiła, że jej ciało pokryło się gęsią skórką. Jeśli przez te dziesięć minut, kiedy się widziały, prawie doprowadziła ją do załamania nerwowego, to co może się stać przez cały dzień, a przez miesiąc? Wiera energicznie pokręciła głową. Nie, lepiej poszukam innej możliwości, powiedziała. Wiero, powiedz mi, jesteś całkiem głupia. Skrzywił się mąż. No, jaką inną możliwość zamierzasz szukać? Można pomyśleć, że jesteś zdolna do czegoś innego niż podawanie ubrań czy mycie podłóg. Wiera przełknęła urazę, aby nie zaostrzać i tak już napiętej sytuacji. Jak ja będę dla niej pracować? Powiedziała zupełnie bezbarwnym głosem. Przecież wiesz, ile przez nią wycierpiałam w szkole. Będziesz pracować jak grzeczna dziewczynka, jeśli chcesz mieć pieniądze, mruknęła teściowa, która niespodziewanie pojawiła się obok. Matka i syn zaczęli naciskać. W końcu Wiera się poddała, zgadzając się, by jutro porozmawiać z Poliną. Poliną Romanowną poprawił mąż. Rozmowa kwalifikacyjna, na którą ją namówili, bardziej przypominała kolejny akt poniżenia. Była koleżanka z klasy, dobrze się bawiła, przeprowadzając z nią rozmowę. Nie na darmo w szkole mówili nam, że trzeba się dobrze uczyć, żeby potem nie pracować jako sprzątaczka. Uśmiechnęła się Polinę. Twój przykład to potwierdza. W szkole Wiera była dobrą uczennicą, prawie prymuską. Jedyną czwórkę miała z matematyki. Nigdy nie była to jej mocna strona. Polinę zaś ukończyła szkołę z złotym medalem. Prawdą jest, że dla nikogo nie było tajemnicą, że kupił go jej tatuś. Żebyś się nie nudziła, już wymyśliłam dla ciebie zadanie, złośliwie uśmiechnęła się szefowa i w tej samej chwili przewróciła na stół świeżo zaparzoną przez sekretarkę kawę. Posprzątaj i to tak, żeby podłoga lśniła. I Wiera zaczęła sprzątać. Przy czym szefowa nie opuściła swojego gabinetu, tylko nadal obserwowała tę scenę. Wiera wyszła stamtąd czerwona jak rak. Uczucie wstydu i urazy dosłownie pożerało ją do kości. Czy pieniądze są warte takich upokorzeń, pomyślała. Biedna dziewczyno, całkiem cię zagoniły. Łagodnym głosem powiedziała starsza sprzątaczka, podając jej herbatę. Proszę, napij się, odpocznij, a ja jeszcze przyniosłam ciasto. Zjedz je, bo wygląda na to, że dziś nic nie jadłaś. Dziękuję bardzo, powiedziała wzruszona Wiera, zupełnie nie spodziewając się takiej troski. Rzeczywiście, dziś była całkowicie wyczerpana. Polinę dała do zrozumienia pracownikom, że nową sprzątaczkę można aktywnie wykorzystywać, z czego wszyscy natychmiast zaczęli korzystać. Z mężem spotkała się kilka razy na korytarzu, jednak Matwiej surowo zabronił jej mówić komukolwiek, że są małżeństwem, a nawet zbliżać się do niego. Myślałam, że wszyscy i tak wiedzą, że jestem twoją żoną, powiedziała zdezorientowana Wiera, gdy złapał ją na pustym korytarzu. Nawet jeśli tak, nie trzeba o tym przypominać, uciał Matwiej. W naszej firmie związki są zabronione. Po tej rozmowie, widząc męża, starała się spuszczać wzrok i udawać, że się nie znają. Mimo to nie chciała wierzyć, że mąż może ją zdradzać. Nie zaproponowałby mi pracy w swoim biurze, gdyby miał romans z kimś innym, stwierdziła pewnie Wiera i się uspokoiła. Nowa praca pochłaniała o wiele więcej sił niż poprzednia. Nie dość, że codziennie kazano jej czyścić biuro na błysk, to jeszcze wywierano na nią presję psychiczną. W zespole szybko zrozumiano, że nowa sprzątaczka to także dziewczyna do bicia, więc traktowano ją źle. Jedyną osobą, z którą mogła porozmawiać, była starsza koleżanka, która poprosiła, by nazywać ją po prostu Klaudią. Często jej współczuła, dodawała otuchy, a pod koniec dnia pracy, gdy pracownicy wreszcie szli do domu, często rozmawiały o życiu przy filiżance herbaty i jakimś cieście. Pewnego dnia Klaudia opowiedziała swoją historię. I ja kiedyś byłam mężatką, byłam szczęśliwa. Wychowywałam córkę, wspominała starsza kobieta, a potem nastał jakiś czarny okres. Najpierw mój mąż zmarł na raka, a potem i córka kilka miesięcy po porodzie zostawiła mi wnuka leszę. A jego ojciec? zapytał Awiera. A co ojciec? Rozłożyła ręce Klaudia. Syn nie był mu potrzebny, i kilka miesięcy po śmierci córki zniknął. A teraz wychowuje chłopca sama. Jest bardzo uroczy. Następnego dnia, jakby na potwierdzenie swoich słów, przyprowadziła wnuka do pracy. Wyobraź sobie, przedszkole zamknęli na kwarantannę, powiedziała Kławdia. A gdzie mam zostawić Leszka? Muszę go zabrać ze sobą. Wiera od razu znalazła wspólny język z chłopcem. Leszek okazał się miły, dobrze wychowany, cierpliwie czekał na babcie w schowku. Pewnego razu nawet podarowała mu czekoladkę, czym całkowicie zdobyła jego sympatię. Tak więc wnuk przychodził do pracy przez tydzień i nikt go nawet nie zauważył. Pod koniec dnia pracy, kiedy klawdia myślała, że wszyscy już poszli, pozwalała mu bawić się w biurze. I grając, chłopiec jakoś nie zauważył, że znalazł się w gabinecie dyrektora. Pierwszą rzeczą, którą tam zobaczył, był portfel leżący na podłodze. Pamiętał, jak kiedyś, spacerując z babcią, znaleźli portmonetkę i oddała ją mężczyźnie, który był bardzo wdzięczny. Wtedy Leszek po raz pierwszy dowiedział się: Co to znaczy zrobić dobry uczynek? Chciał znów usłyszeć pochwałę. Podbiegł do portfela, wziął go do ręki, ale nagle wysypały się z niego pieniądze, wizytówki i zdjęcia. Leszku, gdzie się zgubiłeś? Z korytarza rozległ się głos Wiri, która go szukała. Zobaczywszy, że drzwi do gabinetu Polini są otwarte, weszła i zobaczyła tam dziecko. Co tu robisz? Zdziwiła się Wiera. Znalazłem portfel. Zawołał Leszek, wskazując na swoje znalezisko. Kiedy Wiera podeszła bliżej i pochyliła się, jej wzrok padł na zdjęcie leżące nieco dalej. Byli na nim mężczyzna i kobieta, obejmowali się, a dokładniej to była Paulina i jej mąż. Mateusz. Wiera natychmiast opadła na podłogę, zakrywając usta ręką. Okazuje się, że to prawda! Pomyślała. Jej ciało zaczęło drżeć. Gdy tylko dotarło do niej, że mąż, któremu opowiadała o wszystkich swoich cierpieniach, zdradził ją z wrogiem. Kochanie, idź do babci, sama oddam zgubę. Ledwo powstrzymując łzy, powiedziała Wiera. Nie chciała przestraszyć dziecka, więc dała upust emocjom dopiero wtedy, gdy jego kroki ucichły w korytarzu. Teraz czuła się tak, jakby ktoś złamał jej wszystkie kości naraz. Rozejrzawszy się dookoła, poczuła mdłości, bo najprawdopodobniej Mateusz zdradzał ją właśnie w tym gabinecie, gdzie teraz tak rozpaczliwie płakała. W głowie zabrzmiały słowa Kławdi, że często się tu zamykali i jej płuca całkowicie się zacisnęły. Nagle w korytarzu rozległy się śmiechy. Wiera natychmiast wstała na nogi i otarła łzy. Widocznie nie tylko one z Kławdią pomyślały, że biuro jest już puste. W drzwiach gabinetu pojawił się jej mąż, obejmując Paulinę w talii. W ręku szefowej była do połowy pusta butelka wina. Wiera w pełnym szoku powiedziała mężowi, odchodząc od kochanki. A ty czemu jeszcze tu jesteś? Czy nie powinnaś już dawno pójść do domu? Możecie przestać udawać. Zachrypniętym głosem powiedziała, rzucając portfel ze zdjęciem na stół. Wiem, że macie romans za moimi plecami. Mężczyzna głęboko westchnął, unosząc ręce za głowę. Nie tak zamierzał powiedzieć żonie o swoim związku. A Paulina była strasznie zadowolona, bo po raz kolejny udało jej się zranić biedaczkę w czuły punkt. Ty. Ty. Mateusz zaczął się jąkać, nie wiedząc, co powiedzieć. Ale Paulina ostro mu przerwała. Jesteś tak żałosna i beznadziejna, że nawet mąż cię zostawił, zaśmiała się. Wiera zrozumiała. Nie może dłużej milczeć. Raczej po tym nie zostawią jej w pracy, więc nie miała nic do stracenia. Po co ci to wszystko? Bez życia zapytała. Dlaczego ciągle próbujesz mnie zranić lub poniżyć? Co tak desperacko próbujesz zrekompensować w swoim życiu? Co ty wygadujesz? Nienormalna, wyraźnie nie zrozumiała jej polinę. Chcę powiedzieć, że mimo całego blichtru, którym się otoczyłaś, kontynuowała Wiera, Pozostajesz słabą, niepewną siebie osobą i próbujesz się wywyższać, poniżając innych. Polinę natychmiast się rozgniewała i kazała jej natychmiast się wynosić i nie wracać do biura, co było oczywiste od samego początku. I niech babka idzie razem z tobą, wycedziła szefowa. A co kławdi winna, wytrzeszczyła oczy Wiera. Na siebie jej już nie zależało, ale nie chciała, żeby przez nią dobra starsza kobieta straciła pracę. Trzeba było pilnować swojego szczeniaka, jeszcze bardziej złośliwie powtórzyła ona. Coś mówić już było bez sensu, więc Wiera natychmiast wyszła. Rozumiała, że nie będzie już mieszkać z mężem pod jednym dachem i dlatego pojechała po swoje rzeczy. Modliła się, żeby teściowa była zajęta swoimi sprawami i jej nie zauważyła. O, nasza sprzątaczka wróciła, uśmiechnęła się teściowa, witając ją na wejściu. A gdzie Matwiej? Wiera wzięła głęboki oddech, próbując się uspokoić. On się spóźnia w pracy, krótko odpowiedziała. Biedny mój synek zaczęła lamentować starsza kobieta. Jak on się ciężko napracuje, żeby odzyskać firmę? Znowu zaczęła swoją ulubioną płytę pomyślała zirytowana Wiera. Niepostrzeżenie przechodząc do swojego pokoju, bez namysłu zaczęła wrzucać do torby podróżnej najpotrzebniejsze rzeczy. A potem poradziła sobie dość szybko. Dokąd się wybierasz? Już przy wyjściu, jak jastrząb, dopadła ją matka Matwieją. Jak najdalej stąd, odpowiedziała Wiera, otwierając drzwi. Ale teściowa zagrodziła jej drogę. I co to ma znaczyć? Prawie histerycznie wykrzyknęła. To, co oznaczy, wysyczała Wiera, którą cała ta sytuacja zaczęła już mocno irytować. Twój syn mnie zdradza i dlatego nie zamierzam z nim zostawać w jednym domu. Wiera odsunęła teściową i wyszła za drzwi. Za jej plecami rozległo się ciche, dowiedziała się jednak. Co sprawiło, że nerwowo się uśmiechnęła? No oczywiście, jego matka była świadoma, przecież Matwiej nigdy nie miał przed nią tajemnic. Jakaż ze mnie głupia, gorzko pomyślała Wiera. Tylko chciała wybrać numer przyjaciółki, żeby poprosić ją o przenocowanie, kiedy zadzwoniła do niej kławdija. Wiera! 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 Po drugiej stronie rozległ się płaczący głos Leszy. Słucham cię, mój drogi, co się stało, dlaczego płaczesz? Zaniepokojona powiedziała. Babcia ma chore serce, zabrali ją do szpitala, boję się, zaczął szlochać chłopiec. W tym momencie jej serce zamarło. A gdzie teraz jesteś? Przyjadę do ciebie, obiecała. Też jestem w szpitalu, odpowiedział Lesza i Wiera zaczęła zamawiać taksówkę. Okazało się, że po tym jak Wiera odeszła z pracy, Polinę zrobiła awanturę i przed starszą sprzątaczką, po czym z hańbą ją zwolniła. Kobieta była bardzo zdenerwowana, przez co wracając do domu poczuła się źle. A potem w ogóle straciła przytomność. Wnuk, choć był bardzo przestraszony, pobiegł do sąsiadów, którzy wezwali karetkę. Wiera dotarła szybko i razem z Leszą czekała na lekarza. Na chłopcu nie było twarzy, był strasznie przestraszony i nie mogła go uspokoić. Zauważywszy lekarza wychodzącego z sali operacyjnej, Wiera wysłała Leszę po wodę, a sama podeszła do niego. Jak Kławdija. Od razu zapytała. Pacjentka przeżyła zawał serca, ale teraz jej stan się ustabilizował, krótko podsumował lekarz. Czy można ją zobaczyć? Tak, ale tylko na krótko jest jeszcze słaba. Wiera ucieszyła Leszę i razem pospieszyli do sali do babci. Widząc Klaudię, Wiera poczuła, jak ściska jej się serce. Starsza kobieta była bardzo blada, a w szpitalnej sali wyglądała na bardzo małą i bezbronną. Chłopiec również początkowo nie wiedział, jak się zachować. Rzucił zaniepokojone spojrzenie na Wierę, jakby pytając, czy może podejść do babci. Naprawdę nie chcesz mnie przytulić. Rozległ się słaby głos Klaudii i Lesza natychmiast do niej podbiegł. Wiera nie spędziła w sali dużo czasu. Klaudia poprosiła, by zamieszkała u niej i zaopiekowała się wnukiem, dopóki ona nie wyzdrowieje. Och, jeśli w ogóle to się stanie, uśmiechnęła się smutno, gdy wnuk wyszedł. Nawet nie myślcie o czymś takim, zawołała Wiera oczywiście, że wyzdrowiejecie. Klaudia nie była nastawiona tak pozytywnie. Przeczuwała, że ma niewiele czasu, dlatego musiała jak najszybciej uporządkować wszystkie swoje sprawy. Przede wszystkim myślała o wnuku, który oprócz niej nie miał nikogo. Dzięki Bogu, że ta dziewczyna pojawiła się w naszym życiu. Mam nadzieję, że zaopiekuje się leszenią, myślała Klaudia. I to przynosiło jej pewną ulgę. Następnego dnia zaprosiła notariusza, aby sporządzić testament na nazwisko Wiry. Nie miała nawet najmniejszych wątpliwości, że dobrze rozporządzi jej majątkiem, a kiedy nadejdzie odpowiedni moment, przekaże wszystko leszy. Życie w nowym domu nie pozostawiło wierze możliwości smucić się z powodu jej rozpadającego się małżeństwa. Wszystkie jej myśli były zajęte Leszą, który potrzebował opieki, i Klaudią, którą odwiedzali każdego dnia. Gdyby nie telefony od męża, na które wolała nie odpowiadać, zapomniałaby o jego istnieniu. Jej umysł był teraz zajęty zupełnie innymi rzeczami. Pewnego razu, gdy razem z Leszą. Jak zwykle szykowali się odwiedzić Klaudię, nagle zadzwonili ze szpitala. Proszę przyjąć moje kondolencje, ale kilka minut temu pacjentka zmarła, powiedział monotonny głos. Wiera osunęła się na stojącą obok kanapę i straciła mowę. Stało się to, czego bała się najbardziej na świecie. A wieczorem czekała ją trudna rozmowa z Leszą. Przed tym wypłakała wszystkie łzy w poduszkę, żeby go już więcej nie straszyć. Widziała, jak mu ciężko i strasznie, więc po zakończeniu rozmowy mocno go przytuliła, obiecując, że nigdy go nie zostawi. A babcia jest teraz z mamą, cicho zapytał chłopiec. Tak, kochanie, niezauważalnie ocierając łzy, odpowiedziała Wiera. Teraz będą razem nad tobą czuwać. Organizacja pogrzebu spadła na Wierę. Klaudia nie miała zbyt wielu znajomych i przyjaciół, więc ceremonia była dość skromna. Przez cały ten czas dziewczyna była blisko dziecka, aby nie czuł się opuszczony. Lesza przeżywał wszystko dzielnie, jak żołnierzyk, i Wiera była z niego bardzo dumna. Gdy wszystkie słowa zostały wypowiedziane, a ciało Klaudii złożone do grobu, podszedł do niej nieznajomy mężczyzna. To ty teraz mieszkasz w domu zmarłej? zapytał wprost. Tak, powiedziała zdezorientowana Wiera, a pan kim jest? Jestem jej zięciem i ojcem Leszki, uderzył się w pierś mężczyzna. Pomachał ręką do syna. Ale ten schował się za plecami Wiri. Przypomniała sobie opowieści Klaudii. Ta nigdy nie żywiła ciepłych uczuć do człowieka, który uciekł od swojego syna. Dlatego daję ci kilka dni, żebyś się wyprowadziła i oddała mi klucze, rozkazał. Z takiej bezczelności Wiera omal nie wytrzeszczyła oczu. Przekazała Lesze sąsiadce, a sama kontynuowała rozmowę z jego ojcem. Jak się pan nazywa? Zapytała. Witalik. A więc, Witalik, zaczęła się złościć Wiera. Niczego panu nie oddam. Klaudia poprosiła mnie, żebym zaopiekowała się jej wnukiem, a panu, z tego co wiem, nie jest on potrzebny, więc niech pan nie liczy, nic pan nie dostanie. Ze złości jego źrenice zaczęły się rozszerzać. Wiera westchnęła, zauważając, że jest tu dużo ludzi i raczej nie użyje wobec niej siły, chociaż wygląda groźnie. To mój dom podniósł głos, niemal krzycząc, że jest zleszą. Ta suka, oprócz mnie i chłopaka, nikogo nie ma. Możesz myśleć, co chcesz, ucięła Wiera, ale nawet na próg cię nie wpuszczę, dodała z pogardą. Wiera pamiętała, że kilka lat temu odebrano temu człowiekowi prawa rodzicielskie za pijaństwo. Skrzywiła się, zauważając, że nadal czuć od niego silny zapach alkoholu. Nie, nawet na metr nie dopuszczę go do leszy, obiecała sobie. Ja cię oskarżę, groźnie powiedział Witalik. Po czym odszedł. Następnego dnia, nie tracąc czasu, Wiera zwróciła się do notariusza, aby potwierdzić swoje prawo do domu. Równocześnie zajęła się sprawą uzyskania opieki nad dzieckiem. Obawiała się, że lesze mogą oddać ojcu, a wtedy chłopca nie czeka nic dobrego. Nie martw się, jego prawa rodzicielskie nie podlegają przywróceniu. Zapewniono ją w kancelarii notarialnej, co pozwoliło jej trochę odetchnąć. Wiera martwiła się, że mogą jej nie przyznać opieki, ponieważ wciąż była bezrobotna. Jednak stał się cud. Pozwolono jej zabrać leszę. Starała się stworzyć wszystkie warunki, aby dziecko nie czuło się nieszczęśliwe. Zaraz po pogrzebie babci chłopiec zamknął się w sobie. Prawie przestał rozmawiać. Kilka razy próbował się z nim skontaktować ojciec, ale to jeszcze bardziej go przestraszyło. Wiera nawet poła z leszą do psychologa, ale powiedziano jej, że potrzeba po prostu czasu, aby dojść do siebie. I oczywiście miłości, aby nie czuł się samotny. Pewnego razu, gdy Wiera odbierała Leszę z przedszkola, znów zadzwonił do niej mąż. W końcu postanowiła odebrać. No proszę. Usłyszała kpinę po drugiej stronie. W końcu raczyłaś odebrać telefon. Byłam bardzo zajęta i odpowiedziała Wiera. Mam nadzieję, że dzwonisz, żeby umówić się na rozwód. Bingo. Zaśmiał się Matwiej. Czas zakończyć nasze małżeństwo. W końcu będę szczęśliwy z Poliną, dodał specjalnie, aby ją zdenerwować. Jednak wie, że było już to zupełnie obojętne. W takim razie proponuję jutro rozwiązać tę sprawę. Nie zwracając uwagi na ostatnie zdanie, powiedziała Wiera i odłożyła słuchawkę. Matwiej czuł się zwycięzcą. Wszystko szło zgodnie z jego planem. Prawie pozbył się Wiri, pozostawało tylko poślubić Polinę, a następnie poprosić teścia o firmę jako prezent ślubny, o której marzył od kilku lat. Brawo, synku, pochwalała matka, niecierpliwie pocierając dłonie. Wiedziałam, że uda ci się odzyskać biznes ojca. Jesteś taki utalentowany. Tylko, że potencjalna narzeczona miała zupełnie inne zdanie. Polinę nawet nie myślała o wyjściu za mąż za Matwieją. Potrzebowała go tylko po to, aby dokuczyć byłej koleżance z klasy. Nawet teraz, gdy zobaczyła jego telefon, ustawiła go na tryb cichy i wrzuciła do torebki, kontynuując kolację z innym mężczyzną. Coś ważnego. Zapytał rozmówca. Nieco ty, uśmiechnęła się. To tylko jeden niezdarny pracownik, który beze mnie nie może zrobić kroku. Polina często myślała, że czas zakończyć tę historię. Już wystarczająco naśmiewała się z Wiry, a znosić obecność Matwieją obok już nie chciała. Tym bardziej, że wokół niej kręciło się tylu interesujących mężczyzn. Tymczasem życie Wiry zaczynało się stopniowo układać. Lesza dochodził do siebie i wtedy zrozumiała, że czas poszukać nowej pracy, bo dalsze siedzenie bezczynnie wydawało się nieodpowiednie. Wiera znalazła kilka odpowiednich opcji i nawet już jechała na rozmowę kwalifikacyjną, kiedy zadzwonił jej telefon. Nieznany numer, ale coś w środku podpowiedziało jej, że warto odebrać. Dzień dobry, Wiera rozległ się przyjemny męski głos. Dzień dobry, czy my się znamy? Zapytała od razu. To Roman, właściciel sklepu odzieżowego, marzenie. Spotkaliśmy się półtora roku temu, pamiętasz, zatrudniałem cię wtedy, wyjaśnił. Wiera sobie przypomniała. Wydawało jej się, że te wydarzenia miały miejsce w jakimś innym minionym życiu, ponieważ teraz wszystko było zupełnie inaczej. Dotarły do mnie wieści, że zostałaś niesprawiedliwie zwolniona i dlatego chcę to naprawić. Możesz teraz podjechać? Wiera była zaskoczona. Była pewna, że nigdy tam nie wróci. A teraz czekali na nią inni ludzie. Rozumiała, że najrozsądniej byłoby odmówić, ale nie mogła zaprzeczyć, że bardzo lubiła ten sklep, w którym pracowała, i w głębi duszy byłaby naprawdę zadowolona, mogąc tam wrócić. Dobrze, zaraz będę westchnęła i zmieniła trasę. Kiedy przyjechała do sklepu, osobiście przywitał ją Roman. Wyjaśnił, że przeprowadził własne śledztwo i ustalił, kto tak naprawdę jest winny kradzieży i odsprzedaży towaru. I kto to? Zapytała Wiera, która miała swoje podejrzenia. To nawet nie jedna osoba i uśmiechnął się właściciel. Pracowali w parze. Twoja koleżanka Julia i kierownik Wiktor Andrzejewicz, ale nie martw się, oboje już zostali zwolnieni i wszczęto przeciwko nim postępowanie. Wiera kiwnęła głową, zauważając, że jej podejrzenia były słuszne. A skoro już znalazłeś winnych, to po co mnie zaprosiłeś? zadała rozsądne pytanie. Chcę, żebyś wróciła do pracy, wyjaśnił Roman. Wiem, że wcześniej doskonale wykonywałaś swoje obowiązki. Klienci byli z ciebie zadowoleni, dlatego chcę ci zaproponować zastąpienie kierownika. Wiera patrzyła na niego bez mrugnięcia okiem. Nie mogła sobie wyobrazić, że kiedykolwiek grozi jej awans. Zgadzam się, odpowiedziała niemal natychmiast, czym zasłużyła na zadowolony uśmiech właściciela. Początkowo Wiera obawiała się, że nie poradzi sobie z powierzonymi jej obowiązkami, ale bardzo szybko przekonała się, że jest inaczej. W zespole traktowano ją dobrze, nawet na tak wysokim stanowisku nie zaczęła zachowywać się wyniośle. Po tyranie Wiktorze Andrzejewiczu, który wszystkich gnębił, kierownictwo Jiri wszystkim przypadło do gustu. Wydawało się, że ocieplenie relacji w sklepie odczuli klienci, ponieważ w ostatnim tygodniu sprzedaż zaczęła rosnąć, co nie mogło nie cieszyć właściciela sklepu. Roman, który wcześniej całkowicie polegał na kierowniku, teraz zaczął często bywać w swoim sklepie. Wiera Iwanowna pewnego razu podbiegła do niej nowa pracownica z paniką w oczach. Mamy problem, Ira nie mogła przyjść do pracy, jej syn złamał nogę, a u nas prawdziwy nawał pracy, nie dajemy sobie rady. Spokojnie, powiedziała Wiera, z tego co pamiętam, mamy jeszcze jednego pracownika na urlopie, zadzwońmy do niego. Tak, chyba można, powiedziała zamyślona Wiktoria, ale przedwczoraj zmarł mu ojciec, więc... Zatrzymała się, a Wiera pozwoliła jej nie kończyć. Dobrze, rozumiem, w takim razie sama stanę za ladą, zdecydowała, nie wymyślając nic lepszego. Wiktoria otworzyła szeroko oczy. Gdzie to widziano, żeby szefowa tak pracowała na równi ze wszystkimi? Ale wie, że to nie przeszkadzało, przede wszystkim odpowiadała za to, żeby sklep dobrze działał, i nieważne jak to osiągnie. Roman uważnie obserwował tę scenę, Wiera potrafiła go zaskoczyć. Ona wykazała się nie tylko doskonałymi zdolnościami przywódczymi, ale także ludzkimi cechami, co było szczególnie rzadkie w nowoczesnym świecie, a zatem bardzo cenne. Pod koniec dnia Wiera rozpuściła swój surowy kok, a jej długie włosy falami opadły na ramiona. W tym momencie złapała spojrzenie Romana, który nieprzerwanie na nią patrzył, a spojrzenie to nie było spojrzeniem szefa. Który stara się przyłapać swojego pracownika na błędach. Lecz spojrzeniem mężczyzny, którym zazwyczaj obdarza się atrakcyjne kobiety. Wiera pierwsza spuściła wzrok, jej twarz zaczęła się rumienić i od tego czasu często łapała spojrzenia szefa, zauważając, że nawet jej się to podoba. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Wiera mogła spojrzeć na siebie z boku i przypomnieć sobie, że wcale nie jest taka brzydka. Wiera zrozumiała, że powinna wykorzystać to, że pracuje w sklepie odzieżowym. Więc pod koniec dnia pracy poprosiła kilku konsultantów, aby zostali dłużej, żeby pomóc jej wybrać sukienkę. Następnego dnia Wiera promieniała bardziej niż tysiąc słońc. Wygląda pani wspaniale, i powiedział Roman. Dziękuję, odpowiedziała Wiera, zawstydzona. Może zjemy dziś razem kolację? Decydując się spędzić ten wieczór z szefem, Wiera zdała sobie sprawę, że jest on niesamowicie interesującym mężczyzną. Od razu wzbudzał sympatię. Boże, chyba tracę głowę, musiała przyznać sama przed sobą. Roman opowiadał o sobie. Tak, Wiera dowiedziała się, że był już żonaty, ale kilka miesięcy temu rozwiódł się, przyłapując żonę na zdradzie. Tak, to mi znajome. Uśmiechnęła się smutno. Też panią zdradzono? Zapytał Roman: Tak i to z kobietą, która kiedyś przyniosła mi wiele bólu. Zaufana atmosfera skłoniła Wierę do szczerości. Dlatego opowiedziała Romanowi o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce od momentu zwolnienia. Opowiadając o tym, Wiera jakby przeżywała wszystko na nowo. Na końcu Roman siedział całkowicie zdezorientowany. Przepraszam, że tak wszystko na pana wylałam, i powiedziała z poczuciem winy. Nie, nie. Roman chwycił jej rękę i ścisnął ją w swoich dłoniach. Po prostu jestem zaskoczony, jak w tak kruchej i pięknej kobiecie mieści się taka siła i wytrwałość. To nie jest cecha nawet każdego mężczyzny. Wiera obdarzyła go ciepłym uśmiechem. Nikt jej od dawna nie mówił takich słów. I tak zaczęła się ich relacja. Po raz pierwszy od dłuższego czasu czuła się szczęśliwa. I choć przez kilka lat była w małżeństwie, dopiero teraz zaczęła rozumieć, że obok niej jest naprawdę taki mężczyzna, na którym można polegać. Wkrótce Roman poznał Lesę. Wiera martwiła się, jak chłopiec zareaguje, ale wszystko poszło wyjątkowo dobrze. Uścisnęli sobie ręce, a kiedy Roman podarował dziecku samochodzik, ten wpadł w dziki zachwyt. Toż to policyjny. Prawie bez tchu wykrzyknął Leszka. Tak bardzo chciałem taki. Na ten widok serce Wiry było gotowe się rozpłynąć. Jedyną rzeczą, która przyćmiewała jej życie, było to, że Matwiej z jakiegoś powodu przestał chcieć jej dać rozwód. Polinę w końcu go zostawiła i został z niczym. W jednej chwili wszystkie jego marzenia o odzyskaniu biznesu ojca runęły jak domek z kart. A dowiedziawszy się, że Wiera zaczęła spotykać się z bogatym człowiekiem, Matwiej zdecydowanie odmówił rozwodu. Czekała na niego pod zaksem pół godziny, nie przyszedł. Kilka razy dzwoniła, aż otrzymała wiadomość, że zmienił zdanie. Po kilku dniach skontaktowała się z nią teściowa. Ach, Wiero! Teatralnie westchnęła. Matwiej tak cierpi z powodu Twojego odejścia. Wróć do domu, bardzo nam ciebie brakuje. Antoninu Siergiejewno, nie wrócę. Chcę rozwieść się z pani synem, odpowiedziała Wiera zirytowana. Ale jak to? Przecież tyle lat byliście małżeństwem. Weronika, tak nie można, trzeba umieć wybaczać. No tak, Mateusz się potknął, ale przecież jest mężczyzną, można go zrozumieć. Dokładając wszelkich starań, by usprawiedliwić syna, mówiła Teściowa. Wera nie chciała już tego słuchać, więc po prostu odłożyła słuchawkę. Dzięki prawnikom, których zatrudnił dla niej Roman, udało jej się rozwieść z Mateuszem przez sąd i teraz była całkowicie wolna od przeszłości. Roman zadbał również o to, aby Mateusz nie mógł się do niej zbliżyć nawet na metr. Robił wszystko, by Wera była po prostu szczęśliwa. Pewnego razu nawet przyprowadził do sklepu Polinę. Wera była w kompletnym szoku i patrzyła na niego z niezrozumieniem. Cześć, przyszłam, żeby przeprosić, powiedziała Pola przez zęby. Byłam wobec ciebie niesprawiedliwa i w szkole, i w pracy, bardzo mi wstyd. Nie trzeba było być przenikliwym, by zrozumieć, że te przeprosiny nie są szczere, ale Wera mimo to skinęła głową. I za twojego męża przepraszam, kontynuowała Polinę. Nie był mi potrzebny, po prostu chciałam cię zdenerwować. Tak, zabieraj go na zdrowie jest wolny machnęła ręką Wera. Kiedy Polinę zniknęła za drzwiami, usłyszała fragment jej rozmowy z Romanem Teraz zwrócisz mi finansowanie zmarkotniała Pola nawet nie myślę szeroko uśmiechnął się Roman co? oburzyła się Polinę przecież się umawialiśmy. A kiedy to ty dotrzymywałaś umów? zauważył zgryźliwie, nawiązując do wszystkich niedotrzymanych zobowiązań, które były z jej winy. Chcę, żebyś wreszcie poczuła, jak to było zawsze dla ludzi, których oszukiwałaś i poniżałaś. Uważaj to za swoją karmę. I z tymi słowami Roman poprosił, aby Polinę wyprowadzono z jego sklepu. Wiedział, że niedawno ojciec się od niej odwrócił, przestał ją utrzymywać, zostawiając jej tylko jedną firmę, która była na skraju bankructwa. Od całkowitego upadku chroniły ją tylko inwestycje Romana, które od dzisiaj zostały wstrzymane. Więc zrobiłeś to dla mnie? zapytała Vera, wyglądając z gabinetu. Nie mogła nie przyznać, że widok pokonanej koleżanki z klasy sprawił jej satysfakcję. Po prostu chciałem, żeby poniosła zasłużoną karę i odpowiedział Roman, obejmując ją. Ale i ciebie nie pozwolę już nikomu skrzywdzić, wyszeptał jej do ucha. A po kilku miesiącach wzięli ślub. Wera razem z Leszkiem przeprowadzili się do domu Romana. Mieszkania Klaudii nie sprzedała, uważając, że kiedy Leszek dorośnie, sam zdecyduje, co z nim zrobić, a na razie można je wynajmować i odkładać pieniądze na konto dziecka. Wychodząc za Romana, Wera od razu powiedziała, że raczej nie będzie mogła urodzić. Miałam dwa poronienia, przyznała szczerze. Wera, kocham cię i chcę spędzić z tobą resztę życia, więc nie jest dla mnie ważne, czy będziemy mieć dzieci, czy nie, odpowiedział Roman. Wera rozumiała, że mówi takie słowa specjalnie, by ją uspokoić. I doskonale wiedziała, że Roman jednak chciałby mieć własne dziecko. To było widać po jego oczach, kiedy spędzał czas z Leszkiem. I pewnego dnia wydarzył się prawdziwy cud. Wera, czując pewne zmiany w organizmie, postanowiła zrobić test ciążowy i okazał się pozytywny. W tym momencie jej radosne krzyki prawie ogłuszyły cały dom. Ale znalazła w sobie siłę, by ukryć tę wiadomość, dopóki nie porozmawia z lekarzem. Na szczęście ciąża się potwierdziła i wtedy już spieszyła, by o tym opowiedzieć mężowi. Romek, jestem w ciąży oznajmiła uroczyście Wera, wpadając do jego gabinetu. Natychmiast oderwał się od papierów, które uważnie przeglądał, i w jednej chwili znalazł się obok niej. Czy to na pewno? Jesteś pewna powiedział drżącym głosem Tak, właśnie od lekarza powiedziała Wera. Nigdy wcześniej nie widziała Romka tak szczęśliwego. Gwałtownie ją przytulił i zakręcił w powietrzu. Zadał milion pytań o jej samopoczucie, ale Wera pospieszyła zapewnić, że z nią i z dzieckiem wszystko w porządku. W takim razie zwalniam cię, uśmiechnął się przyszły ojciec. Co? Wykrzyknęła Wera, nie rozumiejąc, jak mógł coś takiego powiedzieć. Od dawna chciałem to zrobić, moja żona nie powinna się tak przemęczać. A teraz, kiedy masz nowe obowiązki, spojrzał z satysfakcją na jej brzuszek, po prostu nie pozwolę ci chodzić do pracy. Będziesz zajmować się znacznie bardziej odpowiedzialną i ważną misą. Ale Romku, słabo próbowała zaprotestować Wera, przecież kocham swoją pracę, a termin jeszcze pozwala mi chodzić. Nic nie chce słyszeć, udział mąż, już przygotowując niezbędne dokumenty do zwolnienia. Nie pozostało jej nic innego, jak tylko się zgodzić. Roman zrobił wszystko, aby była otoczona miłością i troską. Zdecydował, że teraz powinni wyjechać na wakacje do jakiegoś ciepłego kraju, bo jego ciężarna żona nie powinna znosić zimnej zimy. Wera zgodziła się z tym pomysłem i wyruszyli w podróż. Leszek był w niebo wzięty, bo wcześniej nigdy nie latał samolotem. W ciągu ostatnich miesięcy stali się prawdziwą rodziną, a Wera i Romek czasami całkowicie zapominali, że Leszek kiedyś nie był ich biologicznym dzieckiem. Bardzo szybko zaczął nazywać ich mamą i tatą. A Wera obiecała sobie zrobić wszystko, aby dzieci rosły w miłości i trosce. Delikatnie głaskała zaokrąglony brzuszek i patrzyła na męża. Wiedziała, że podziela jej dążenia. I to sprawiało, że robiło jej się bardzo ciepło na sercu. Jeśli podobała Wam się ta historia, liczę na Wasze wsparcie poprzez kliknięcie kciuka w górę. Dla Was to tylko jedno kliknięcie, ale dla mnie to niezwykle ważne. Z góry dziękuję i do widzenia.